Siemano, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tadeo, a to jest oczywiście Farming Simulator 2015, lub jak to woli, Farming Simulator 15. Dla mnie 2015 i tyle. No, dzisiaj w odcinku sobie zaczniemy oczywiście znowu od traktora z przednaczepą. Jak widzicie, pole zaczęło rosnąć, tutaj też. No tam druga połowa nie, bo zobaczyłem właśnie przed chwilą siać. No i w ogóle co do tego pola i co do robienia tego wszystkiego, to dowiedziałem się, że to wszystko było tu źle, bo była orka zrobiona i było sianie, a wcześniej była kultywacja. Nie. Najpierw jest orka, potem jest kultywacja, potem jest siewnik, a na samym końcu są opryski. To jest potwierdzone info i dziękuję bardzo i tego się będę trzymał. Wyczytałem komentarze, wiele osób robi wszystko inaczej, wiele osób wyrzuca orkę w ogóle, bo twierdzą, że jest niepotrzebne i tak dalej, ja w ogóle pokażę wam, w końcu tempo ogarnąłem, naciskamy 3 i teraz przytrzymujemy jedynkę i zmieniamy prędkość na przykład do 8 km na godzinę, albo możemy sobie zmienić zupełnie. Będzie nam się strasznie wolno poruszał. Jak chcemy. Dwójką oczywiście przyspieszamy. Możemy też to zrobić to teraz. Tam na chudzie wszystko widać tam przy prędkości, gdyby ktoś nie zajarzył, bo nie powiedziałem. Robimy wyprzedaż totalną, wielką wyprz. Sprzedajemy wszystko. Co prawda tutaj się nie opłaca sprzedawać kukurydzy, no ale mówię, a sprzedam już ją tutaj, bo mi się nie chce jeździć. No i brakuje nam 4000. No i dupa. A do czego zbieramy? Zbieramy do... Jak ją to ładnie nazwać? Do... maszyna opryskująca będzie dobrą nazwą. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Zbieramy do maszyny opryskującej. Ze względu na to, że to, co kupiliśmy, to jest zbiornik dodatkowy, się okazuje. Że okazuje się, że to jest po prostu dodatkowy zbiornik. Na przód. Albo na tył, jak to woli. No, ale raczej na przód. No. Tutaj jest poletko posiane. Niedługo zobaczycie multiplayer z farminga. Więc oczekujcie. Okej, to ja sobie tutaj zaparkuję. Trzeba by coś zrobić, nie? Jak kliknę P. O. Jest, okej. Mamy... co ja chciałem? Opryskiwacze. Tak. O Jezu, jeszcze więcej. On 29 tysięcy kosztuje. Ale ścierstwo. No, to nawet pisze, że dodatkowe zbiorniki zwiększają pojemność opryskiwaczy. Żywność pól. Tam. Dupa, Jasiu. Nie podoba mi się to. Pługi. Co mamy, jakie mamy w ogóle te pługi? O kurde, jakie drogie. Ale drogie. Dobra. No to nic, no to musimy zarobić jeszcze sobie te 9 tysięcy. Co prawda mogę sprzedać jeszcze ziemniaki, boraki cukrowe, tak? Chyba ta. No zresztą. Sprawdźmy, co tu mamy w ogóle jeszcze. Ziemniaki, burak cukrowy, jeszcze wióry są. Proszę bardzo. Ale to są grosze, niestety. Rzepak jedynie tu się opłaca. I będziemy musieli się chyba zająć rzepakiem. Widzę, bo cena jest dość elegancka. No dobra, ale to nas teraz nie interesuje niestety. Bo nie mamy pieniędzy. Nie mamy ich kasy. Co jedynie możemy zrobić? Możemy może... Chodź tutaj, ty nieszczęsny... traktorze z opryskiwaczem, który nie działa, bo jest pojemnikiem. Wyrzućmy go bezczelnie i pojedźmy sobie tym ładnym traktorkiem. Mam nadzieję, ja jadę, tu chcę jechać.
i sprawdźmy sobie z ciekawości, ile wynalazł by nas wyniósł koszt nowego pola. To byłoby ciekawe. Wejdźmy sobie. Kup pole. Wejdź, to znaczy wejdź. Aha, do tego wejdź. Okej, okay. Kup pole. O, Jesus. 57 tysięcy. Ja nie sprawdzam tamtego. To nas po prostu nie stać. Po prostu nas nie stać. Obydwa pole są zrobione. No w sumie co ja mogę zrobić? Mogę kliknąć Escape i przyspieszyć czas maksymalnie, by pole nam urosło w końcu do zbiorów, no bo nic innego nam nie pozostaje, aż tylko czekać, bo nawet nie możemy opryskać go. Jedynie co mamy zrobić, to jeszcze raz sprawdźmy sobie nasz budżet. Ziemniaki, matko. O Jezu, ciągle się mylę, nie tutaj. Interesuje mnie elewator zbożowy. Fuck, nigdzie nie sprzedamy tego. No to nie fajnie. Ze względu na to, że bowiem mi się nie chce jechać. To się nie zmieści na pakę burek cukrowy. Weźmy sobie ziemniaki. Ziemniaki 406, biuro spedy... Jak to było się biuro nazywa? Gdzie ono jest? Biuro. Nie widzę go. Ojeju, tam na samym końcu. Nie, tam się nie chce tam jechać. Za daleko. Za daleko. Ja jestem jeszcze ciekaw, jak wygląda nasze pole. Czy tu był poro? I tak, jest tutaj wzrost. Okej, nie widać nic. Czekamy. Tam urosło? Nie. Nie urosło. No nic. Co zrobić? Nic nie zrobimy. No, a może tak w końcu to byśmy ogarnęli, bo to nam się tu zepsuło. Ej, a tam jest jeszcze jeden traktor. A może gdybyśmy tak... Ile ich mamy? Raz, dwa, trzy. Trzy maszyny. Starczą, Jezu, ile tych maszyn. Bez przesady. Kupimy sobie nową, jak uzbieramy pieniądze. Na razie trzeba zainwestować w oprysk, żeby zwiększyć po prostu... no, żeby nasze pole było lepsze, tak? Czekaj, ta droga była dobra? Do sklepu? Absolutnie nie. Chociaż dobra, pojedziemy tędy, tak? I w górę, nie? Będzie dobrze. Zrobimy sobie takiego zawijasa głupiego. Czekajcie, gdzie tu dalej jechać? Tu. Okej. Przepraszam, że się nie odzywałem przez sekundę, ale właśnie kolega napisał w sprawie farminga, kiedy nagrywamy. Na dupa, bo ja właśnie nagrywam. Mam nadzieję, że wypali nam na wieczór. Taki późniejszy, bo już jest wieczór. A, zresztą nie wiem, kiedy mi się uda zrenderować ten odcinek. W sumie dzisiaj taki krótszy odcinek. Nic nie jedzie. A, o Jezu. Co ja zrobiłem? Nieważne. Bo musimy zarobić. Ja tam też był wiosny. Dobra, jestem brzydkim kierowcą. Tu se stanę. Oświetlenie mi każą włączyć, bo ciemno, noc. Ty, a to pierwsza noc w ogóle u nas chyba, nie? No tak jakoś będzie chyba. A nie, ja nie chcę sprawdzać finansów. I a zaraz, a my nie mamy żadnej pożyczki? Ja sobie lepiej sprawdzę. O, mamy pożyczkę do spłacenia, 80 tysięcy.
A wiecie co, jak to bogatemu zabrani, no w sumie, nie? Jak można, to co? I tak musimy to spłacić i tak, więc już 20 tysięcy mi nie zrobi różnicy. To w takim razie zajmiemy się... Wow, zajmiemy się... A to nie jest tak, to jest prawdziwe. Ery. Zajmiemy się spłacaniem niedługo. Ale najpierw ja chcę ten nieszczęście opryskiwać. W końcu dziękuję, mam go cię. Coś jeszcze mi byłoby potrzebne? Bo chyba raczej, wiecie co, chyba raczej nie. Super ceny. A czemu te maszyny są takie drogie? Super. A to są jeszcze jakieś? Te są do tego, nie? No nie, też może tam. Ale nie pamiętam, co dalej się... Co powiedz, co mi się... Co robiło się dalej? Bo to wiem, do czego ten... Ale zresztą nie mogę sobie przypomnieć. Wybierz kategorii. Aha. Myślałem, że coś ciekawszego tutaj. O, a tak z ciekawości sprawdźmy. Kupmy trochę kur, może co? Takie coś będzie? No to... Bo mi się nie podoba. Dobra, to kupię w takim razie do 10. Bo... Te kilka nie jest niefajne. Bo w ogóle coś kasę mi brało? Nie wiem. Dobra. Teraz którędy? Tędy się szło, nie? Tak. To wejdźmy sobie tu. A, bo w sumie, dobra, odpuśćmy sobie spłacanie tych 5000. Spłacimy to wszystko później. Dobra, mam to, co chciałem. Oczywiście weźmy jeszcze ten opryskiwacz cały. No, ale teraz już nie zdążymy tego zrobić. Opryskać pola, bo już za późno. Z tego, co wiem. Dobra, stoi. Można podpiąć. A on z tyłu ma, co ja robię tutaj? Tak właśnie coś tak ogarnąłem teraz, że coś nie tak, nie halo. Coś tu nie gra. Dobra, wykrętas. I lufa do... Oj. Trochę mnie giba. Mały lag przy włączaniu świateł. No tylnie chyba mogę jeszcze, nie? To czemu wyłączył ten? Dobra, tam mi światła niepotrzebne. Kogut by się przydał, nie ma koguta. Niestety. Nocka przyszła i kasa zabierana jest. Za wszystkie maszyny pewnie. To tysiak leci. Chyba, że za coś innego mi zabierają, to teraz już nie wiem. To już nie miło. To już jest niemiłe w takim razie. A mi się nie podoba. A tędy se możemy... A se możemy, co se nie możemy. Nie wiem, czemu zawsze przycina przy włączeniu mi świata. No, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Hello, mam towar. Tutaj, nie? Dobrze pamiętam, że tutaj się uzupełnia. Mam towar. Hehe. W końcu mam cię. Ale kasy leci. Jak tam nasze politko? Widzę, że rośnie. Coraz lepiej. Coraz lepiej. Będzie niedługo gotowe do zbiorów. Tego... bałwana, co zaparkowałem. Miałem ten obciążnik ogarnąć. A jest chaos. Dawaj mnie to. No. Czekajcie. O, trochę daje. Dużo daje. La la la. La la la.
No ładne, no ładne. Możemy się zabawić. Teraz już chyba to nic nie da, nie? O, słoneczko wstało. Piękny nowy dzień. No to musimy zacząć spłacać dług nasz. Nie wiem w sumie, czy to coś da, czy nie, ale myślę, że no, nawet do tego można pracownika zatrudnić. No grubo. Obniż. To już nic nam nie da chyba, ale kto powiedział, że nie możemy sobie przejechać, nie? Se przejedziemy jeszcze ten kawałek. Tak, wiem, że tam źle zacząłem. Wiem, widziałem. Kichać z tym. Łe, sorry, to na B. Kurde. Pomyliłem klawisze, przepraszam. To, co mamy w zbiornikach, wykorzystamy. I sobie ją popsikamy. Nie wiem, czy to mi coś jeszcze pomoże. Czy już nie. No, bo znowu bym klawisze pomylił. Sobie nawet już nie widzę, gdzie to było robione. A, tak kiepsko widać. No dobra, raczej tutaj. Jest dobrze. Jest w porządku. Tutaj widać, że jedziemy po jaśniejszym terenie. Dobra, B, pamiętaj, że B, nie V. B, no, ładnie. No, bym przeleciał. Pięknie. Dajcie znać mi w komentarzach, czy to jeszcze coś daje, czy nie. Czy tylko po zasianiu od razu. No, musimy teraz nawrócić w taki sposób. I teraz tak. Tak. I jadymy. No to tam starczy. Trochę kaski zabrało, ale... gotowe do zbioru, nie? Zgadza się? Czy się nie zgadza? A, no w sumie nie chciałem tu wejść, ale już szedłem. Dobra, daj tę piątkę. A, wyłącz, wyłącz, wyłącz. To chcę zobaczyć, czy... Nie tutaj. Nie tutaj. W ogóle o pogodę mamy. Co dzisiaj mamy? 18 stopni, w nocy 0. Ciężkie życie. Gotowe do zbiorów. W takim razie. Dobrze. To to jeszcze sobie nawośmy. Do końca. Co tam będziemy się bawić? Okej. Dziękuję. Chowamy interes. Macie technologię składania. Dobra, ja sobie tutaj gdzieś zaparkuję. Drugi kombajn by się przydał teraz. No ale niestety. Nie ma. Nie ma tak dobrze. Za dużo kosztuje. Cholery, dały na was 10 tysięcy długu, kurczę. Masakra. Dobra. Jadę.
No cóż, no to znowu żniwka. Nie sypiesz tymczasem? No nie, nie, nie. No dobrze, bo na razie nas nie stać na maszyny odpowiednie. Prosto mi się tutaj trzymaj. Nie zakręcaj. Ładnie, prosto. Dobrze jest. Ile na takim pasku? 675, powiadasz? Dobrze, panie. Może być. Oj, nie tak. Nie tak. Jadymy. Pieniądze są potrzebne na nowe maszyny. No właśnie, to zaraz sprawdzimy. Podejdziemy sobie do kur. A, słuchawka mi wleciała z ucha. Dobra, nie kombinuję. Czy te kury, które żeśmy zakupili, one się tam od razu pojawiły? Bo z tego, co czytałem wcześniej, już miałem jedną kurę, a po zakupie pokazała się stan posiadania jedno. Więc co, nie wiem, w plecaku byśmy jej mieli. Na tej zasadzie, wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, ja sobie tutaj zatrudniłem pracownika. A co tam stać mnie? Jestem bogatym rolnikiem. Wstawaj, wstawaj. Wsiadamy, jadymy. Podjedziemy sobie pod kurki. Jeszcze mi od razu traktor przestawię. Jest ich więcej. Czyli nic nie trzeba robić. Jajo! Chyba wystarczyło. Jest. Mamy jajo. A one tu mogą wyjść. Bogacy. O, jajo, jajo! Ach, dobre kurki. Jajo! Przesuń się, kuro. Jajo. Aż trzy jaja mamy. Pięknie. Pięknie. To kogut chyba. Jakieś jajo jeszcze? Coś się znajdzie? Jeszcze jedno może? No czterech. No trzech, powiadacie. No dobra, no. No okej. Padniemy później. O! Jest. Haha. To ja mam wrażenie, że dwa zebrałem. Może ten wysrał przed chwilą. Jedno. A może jeszcze jedno. Nie. Nie. Na pewno? No wychodzę. Dobra. Wpadam później. Ile mamy jajek? Tu gdzieś było chyba, nie? Ile mamy jaj? Jest, 5. No, faktycznie. Czyli zebraliśmy jeszcze jedno dodatkowe. Tak jak mówiłem. A to już jest gotowe do zbioru? Tam też? Tam też? Tam też? Nie, to jeszcze rośnie. No dobra, spokojnie. Trzeba tam to skosić. Ach, dobra, to co? No to widzimy się w kolejnym odcinku, bo nie ma sensu przedłużać i na siłę was tu trzymać. A ja się muszę zająć polem, tak więc do zobaczenia w kolejnych... dwoma polami. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wytłumaczyłem, powiedziałem wam to, co chciałem, w tym, co się pomyliłem. Aaa, skoś mnie, frajerze! Aaaa! No, nie skosił mnie. Patrzcie, poczekał. Miły pan. Bardzo miły pan. Jak pan ma na imię? Pranie, jak ma pan na imię? Franek. Wygląda tak samo jak ja. Tylko ja nie mam wąsa. Wchodzi mi tutaj w farmie. Nie, tak samo pewnie wyglądają. Chyba nawet nie wiem. Możemy to wszystko szybko sprawdzić. Biegnij, 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 szybko. Szybciej, 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 szybciej. Bęk. Jak wyglądasz, panie Janek? Panie, jak pan wygląda? Nie wiem, wygląda jakby wąsa nie miał. Nie, nie mogę bliżej. Dobra, to powiedziałem to, co chciałem. Tak więc widzimy się już w kolejnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i niedługo, pamiętajcie, seria Multiplayer rusza na pełne obroty. Tak więc siemano, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.